Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po małych tutaj problemach technicznych. Witam wszystkich. W tej chwili sprawdzaliśmy tutaj z Panią prowadzącą nasze kworum i stwierdzam, że nie ma Pana Komorowskiego i Łukasza Rochuna, ale on chyba dołączy, bo telefon miał, także stwierdzam, że kworum mamy. Informuję Wysoką Radę, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Przewidziana jest do odbycia 28 grudnia, jest to dzisiaj, godzina 10 minęła, więc możemy raz zaczynać. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich Państwa. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie uchwał w sprawach zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2020-2035, dokonania zmian budżetu miasta na rok 2020, wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Kajki, przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2021 oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2021. I chcę powiedzieć, że tutaj będziemy mieli właśnie łącze z panem przewodniczącym, panem Petreckim w tej sprawie. Przewidziane są również sprawy różne i na końcu jest zakończenie naszej sesji. W związku z tym, że ogląda nas w tej chwili i mamy Wysoką Radę w ilości 13 osób, stwierdzam, że posiadamy kworum na dzisiejszą sesję i nasze obrady dzisiejsze są, przepraszam, mamy 12 radnych, co nie zmienia sytuacji, że w dalszym ciągu posiadamy kworum i mamy moc do stanowienia uchwał. Przejdziemy teraz do porządku naszych, do przyjęcia porządku obrad. Poddam porządek pod głosowanie. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedstawionego porządku? Jeżeli nie, to proszę o zagłosowanie przedstawionego porządku przeze mnie przedstawionego. Czekamy na spływ głosów. Słyszą pan, czy mnie słychać? Słyszycie mnie Państwo? Tak. Czekamy jeszcze na spływ głosów. Edytka, włączył się głos, czy słychać? Nie słychać. Czy mnie słychać? Słychać. Widzę, że pani tutaj Wierzbowska kiwa głową. Dobrze. Bądź uprzejma pokazać głosowanie nad dzisiejszym porządkiem obrad. Proszę o zagłosowanie jeszcze pozostałych radnych w porządku obrad. Pani, nikogo nie słyszymy. Nie słyszymy pani Piszczek, nie słyszymy. Są problemy jakieś. Pani Anna Piszczek, aha, ma problem z głosowaniem, czyli ona chciała wyrazić swoją opinię głośno. Czyli tutaj powtarzają się problemy z panią radną Anią Piszczek, ale kiwa głową, to co oznacza, że jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Zapomniałem Wysoką Radą, Rado, przywitać jeszcze przybyłych na dzisiejszą sesję naszych tutaj państwa. Witam panią Edytę Jarmoluk, naszego skarbnika. Ogląda nas internetowo również pan burmistrz Jacek Kostka i pan sekretarz Andrzej Worobiec, jak również pan Drymuch. Informuję Wysoką Radę, że sesja została zwołana, tak jak powiedziałem, w trybie nadzwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Informuję również, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z projektami uchwał. Pragnę również przypomnieć, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym nasze obrady są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania z dzisiejszych obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gminy Górowo Iławeckie oraz w internecie. To tyle tytułem początku. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do naszych spraw. I w tej chwili bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie dzisiejszej właśnie tutaj uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035. Ostatnio również ta wieloletnia prognoza finansowa była zmieniona, ale w tej chwili poprosimy panią skarbnik o szczegółowe zapoznanie nas, czego te zmiany będą dotyczyły. Bardzo proszę, pani skarbnik. Witam wszystkich bardzo serdecznie zebranych na dzisiejszej sesji. Wieloletnią prognozę finansową zmieniamy ze względu na dostosowanie w zakresie planu dochodów bieżących i majątkowych, a także w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych do uchwały nr 29/178/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dzisiejszego dnia w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok. Zmiana ta dotyczy przede wszystkim tego, że zmieniły nam się kwoty dochodów i wydatków, a WPF musi być odzwierciedleniem uchwały budżetowej. Stąd te zmiany. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Przepraszam bardzo, nie było mi słychać. Jeszcze raz powtórzę. Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie tutaj tych zmian. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do zaproponowanych zmian? Proszę o zabranie głosu, jeżeli takie są. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad zmianą wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zmian zaproponowanych przez panią skarbnik? Proszę o zagłosowanie. Czekamy jeszcze na zagłosowanie. Bardzo proszę. Czekamy jeszcze na trzech radnych. Pani Ania, pewnie jest co? Pani Aniu, będzie pani uprzejma napisać na czacie swoje stanowisko, bo mamy problem z głosem, dobrze? Tak, jeżeli mnie słychać, bardzo proszę. Mówi, że jest na tak. Jest na tak, dobrze, dobrze. Czyli jeszcze dwa głosy. Jeszcze dwa głosy, pan radny Bachanowicz i pan radny Szlejer będzie uprzejmy zagłosować. Czekamy jeszcze na dwa głosy. Pan Kamil Bachanowicz. Tak, i pan Zbigniew Szlejer. Jeżeli są problemy techniczne, proszę o głośne wyrażenie swojego stanowiska. Pan Kamil Bachanowicz. Pan Kamil Bachanowicz, czy mnie słyszy? Mamy dzisiaj problemy techniczne jakieś. Sprawdź te głosy, właśnie już może spłynęły.
W dalszym ciągu. Czy pan Kamil Bachanowicz, radny, mnie słyszy? Zerwało się łącze i dlatego nie ma też radnego Schleyer, bo oni razem są. Tak, nie ma ich. Ja również nic nie słyszę, pisze tutaj pan. Pan Roman Petrecki też nic nie słyszę. Czy pan Maciej Chorak słyszy? Macieju? Mamy duże problemy techniczne dzisiaj. Nic nie słychać. Teraz tak, pisze pan Petrecki. Dobrze, jeszcze pozostał pan Kamil Bachanowicz. Kamil? Kamilu? Nie słyszymy nic. Mamy duże problemy dzisiaj techniczne. Już jest. Dobrze, poszło to wszystko. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Pani również Piszczak wyraziła swoje słowo pozytywne. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Szanowna Rado, przechodzimy zatem do kolejnego naszego dzisiejszego punktu. Dokonania zmian budżetu miasta na rok 2020. Tradycyjnie pod koniec roku pani skarbnik ma dużo pracy i dokonuje wszystkich tutaj obliczeń. I bardzo prosimy panią skarbnik również o przedstawienie pokrótce, czego będą dotyczyły zmiany budżetu na rok 2020, tak żeby zamknąć budżet. Bardzo proszę pani skarbnik. Tak, proszę Państwa, to tak jak Pan Przewodniczący powiedział, to jest jakby sesja czyszcząca, tak w skrócie mówiąc. Księgowe siedzą, przeliczają wszystkie dochody, wydatki, czy im gdzieś na paragrafach zabraknie trochę planu, czy może mają gdzieś jakieś przeszacowane wartości. I w związku z tym dokonujemy zmian. Zwiększamy dochody budżetu miasta o kwotę 547 613 zł. I to wynika z wykonanych dochodów majątkowych, proszę Państwa. Czyli te wartości dotyczą sprzedanych nieruchomości, tak? To są te dochody, dlatego tak jest ich dosyć sporo, ponieważ sami Państwo wiecie, że ostatnio sprzedaż dosyć dobrze poszła. Zwiększamy wydatki budżetu miasta o kwotę 73 990 zł. To jest takie niezbędne minimum, czyli to są te wartości, gdzie nam trochę brakuje planu do zobowiązań, które wynikną na koniec roku. Zmieniamy wydatki związane z realizacją zadań rządowych i innych zleconych jednostkom. To są tylko zmiany między paragrafami przesunięcia. I tak naprawdę to chyba tyle, bo tak naprawdę to jest to właśnie takie czyszczące nasze zmiany. Jeżeli są jakieś pytania, to ja bardzo proszę, chętnie odpowiem. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik w tym temacie? Pani skarbnik, może kilka cyfr niech pani tu poda, w jakich cyfrach tu się obracamy i czego konkretnie dotyczy. Parę cyfr proszę przedstawić. Jeśli chodzi o dochody, oczywiście zwiększamy, podam te większe pozycje, zwiększamy w dziale 705 w gospodarce mieszkaniowej, gdzie mamy wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i to jest kwota 340 tysięcy. Mamy wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, to jest 74 tysiące, to jest do wysokości wykonanych dochodów, to nie jest jakaś prowizorka, tylko po prostu wykonane dochody. I druga pozycja to są różne rozliczenia, to są środki, które otrzymaliśmy na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 73 tysięcy. Oraz wpływy z różnych opłat dotyczących oświaty i wychowania, to są pieniążki, które otrzymujemy za wychowanie przedszkolaków, czyli za opłatę przedszkolną, to są 34 tysiące. To są takie główne punkty, jeśli chodzi o dochody. W wydatkach, no to już tak jak Państwo macie w załączniku, to są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi paragrafami. I to tyle. Dziękuję pani skarbnik. Proszę jeszcze tylko na zakończenie powiedzieć, jak się zakończy finansowo ten rok. Trudno jeszcze powiedzieć. Nie jestem w stanie powiedzieć na dzień dzisiejszy, jak się zamknie. Czy to będzie plus, czy to będzie minus? Nie jestem w stanie powiedzieć na dzień dzisiejszy. Zamknie się rok, zejdą wszystkie pieniążki, rozliczą się wszystkie jednostki podległe. Wtedy będę w stanie powiedzieć, jaka jest nasza sytuacja. Rozumiem. Czyli nie chce pani jeszcze tutaj wróżyć z fusów, nie, tak? Nie, wróżyć nie będę. Tak, no zgodnie z zasadami finansista zawsze mówi o konkretach. Dobrze, czy ktoś z państwa miałby jeszcze pytania do pani skarbnik odnośnie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2020? Nie widzę, nie słyszę.
W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za dokonaniem zmian budżetu miasta na rok 2020 w sytuacji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Pani Anna Piszczek tutaj. A, kiwa głową, że również jest za przyjęciem. Mamy problemy techniczne, dobrze. I pan jeszcze radny Zbigniew Szlejer będzie uprzejmie zagłosować. Dobrze. Informuję Wysoką Radę, że w głosowaniu wzięło 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili przechodzimy do kolejnej naszej uchwały. Tutaj na łączach jest pan Edward Drymuch i tutaj pewnie będzie mógł coś powiedzieć więcej. Jest to uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kajki. Panie Edwardzie, jeżeli mnie pan słyszy, bardzo proszę o kilka słów informacji. Nie słyszymy. Nie słyszymy. Nie słyszymy. A włączył sobie na laptopie głos? Mamy problemy techniczne. Panie Edwardzie, nie słyszymy pana. No dzisiaj mamy tylko, możemy... No nie słyszymy właśnie. Myślę, że radni słyszą. Jest. Słuchajcie, radni słyszą, my nie słyszymy. Ty głośniej? My też mamy na 100. A radni słyszą, my tutaj nie słyszymy. Też słychać właśnie? Bardzo słabo. Radni piszą, że słyszę pana Słychać, ale bardzo cicho. Może ten mikrofon coś tutaj, ten głośniczek. Przesunąć. Nie, mówi. Nie, to ja nic nie zrobię. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że radni słyszeli wszystko. My natomiast tutaj w studio, że tak powiem, słyszeliśmy, ale bardzo cicho, ale można było zrozumieć. Dziękuję bardzo panu Edwardowi za przedstawienie sytuacji. Wysoka Rado, w związku z powyższym pozwolę odczytać teraz uchwałę w tej sprawie. Jest uchwała Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kajki. Na podstawie
tutaj stosownych ustaw o gospodarce nieruchomościami, naszej również uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminne miejskie Górowo i Ławeckie, Rada Miasta uchwala, co następuje. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej Górowo i Ławeckie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 60/18 o powierzchni 5084 m2 położone w obrębie nr 3 Miasta Górowo i Ławeckie przy ulicy Kajki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach prowadzi księgę wieczystą. Przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze komercyjnym. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Tak brzmi treść, szanowna Rado, naszej uchwały. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie tutaj przedstawionej przez pana Edwarda i również przeze mnie odczytanej w formie uchwały, zechce zagłosować. Coś pani Ewa mówi, aby nie słuchać. Tak, i jeszcze czekamy na wyniki. Pan Rafał Gajdamowicz zechce zagłosować. Tak, w tej chwili spłynęły wszystkie głosy. Informuję Wysoką Radę, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Ustawa została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Będzie to informacja pana przewodniczącego miejskiego tutaj naszego działania przeciwalkoholowego. I bardzo proszę pana Petreckiego, jeżeli jest na łączach, o informację odnośnie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2021, jak również miejski program przeciwdziałania narkomanii dla miasta również na rok 2021. Czy pan Petrecki mnie słyszy? Panie Romanie, o, bardzo dobrze, proszę mówić. Nie słyszymy nic tutaj. Tak.
będzie ze sprawami różnymi, jak pani też mówi. No ale burmistrz słyszy chyba właśnie to najważniejsze. Z tego można zrobić? Nie. Oni się słyszą, to najważniejsze. Oni słyszą, tak. Się słyszą właśnie to. Ale my nie słyszymy, Zawietka też nie będzie słyszała. To będą do burmistrza pewnie sprawy.
Wysoka Rado, tutaj właśnie w studiu mamy problem techniczny. Myśmy słyszeli was bardzo słabo. Rozumiem, że już wszystkie pytania do pana Petreckiego, naszego przewodniczącego do rozwiązywania problemów alkoholowych, zostały tutaj już zadane. Nie słyszymy państwa tutaj, za bardzo mamy... Proszę mówić, panie Kamilu. Szanowna Rado, mamy problemy techniczne. My państwa nie słyszymy, ale widzimy, że... Jeszcze raz. Dobrze, tutaj widzę na czacie pan Roman Petrecki, dokonać zmian na CIS. Co to się tu, jak to się tłumaczy, ten CIS? Centrum Integracji Społecznej. Dobrze, Wysoka Rado. W związku z powyższym, że tutaj my w studio mamy tutaj małe problemy techniczne, bardzo słabo was słyszymy, ale najważniejsze, że państwo się słyszą i możecie dyskutować, to jest bardzo cenne. Ja tylko przypomnę, że źródłem finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest dochód z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. I to do ogólnej informacji również, bo tutaj pan Petrecki przedstawił to bardzo szczegółowo, ja tylko podam i taką informację, że łączna liczba punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w mieście na dzień 14 grudnia bieżącego roku wynosiła 16. To były 16 było sklepów, 14 punktów sprzedaży detalicznej oraz 2 punkty gastronomiczne. Jeżeli chodzi o zagęszczenie naszego miasta i ilość punktów sprzedaży, jeden punkt sprzedaży alkoholu w Górowie przypada średnio na 252 mieszkańców. Także ta średnia jest chyba dosyć wysoka. W roku 2019 przypadało 260 mieszkańców na jeden punkt sprzedaży. To tyle, jeżeli chodzi o sprawy związane z programem przeciwdziałania alkoholowi i narkotykom. Wysoka Rado, przechodzimy teraz zatem do już prawie ostatniego naszego punktu, mianowicie sprawy różne. Przepraszam bardzo, tutaj mam podpowiedź. Jesteśmy zobowiązani do przegłosowania tego punktu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem programu w sytuacji przedstawionej przez pana przewodniczącego i również dotyczące tych zmian, które zostały ustalone? Bardzo proszę o zagłosowanie w tej sprawie. Tak, Kamilu? Tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Proszę mówić, ja puszczę pana tutaj na głośno mówiący. Dobrze? Jedną chwilę. Mieliśmy tu problemy techniczne. Pan Kamil Bachanowicz, pan radny Kamil Bachanowicz, proszę mówić. Dobrze. Halo. Jeżeli mnie słychać, to chciałbym wnieść poprawkę do załącznika do uchwały, czyli do punktu 6 zadań własnych gminy. Tak, proszę mówić, proszę mówić, słuchać wszystko. Jeżeli chodzi tutaj o zadania wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie z nazwy punktu konsultacji społecznej na nazwę centrów integracji społecznej, tak jak jest to mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. To jest taki wniosek o zmianę tego punktu nazewnictwa. Dziękuję. Bo mnie tutaj nie wiem, czy słychać. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Rozłączamy się, dziękuję.
No, mieliśmy tu problem techniczny, także nie do końca słyszeliśmy rozmowę naszych radnych w tej sprawie. Ta uwaga jest cenna. Zapis będzie zgodnie teraz i nazewnictwo zgodnie z ustawą. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do w tej chwili głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki. Proszę jeszcze o zagłosowanie. Mamy dzisiaj jakieś problemy techniczne z, tak, i jeszcze pani radna Wierzbowska. Pani radna Wierzbowska jeszcze zechce zagłosować. Dziękuję. Informuję Państwa, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 12 radnych wypowiedziało się za podjęciem uchwały. Jeden głos był wstrzymujący. Informuję, że uchwała została podjęta. Przechodzimy zatem, Szanowna Rado, do już ostatniego punktu naszej dzisiejszej sesji. Są to sprawy różne i bardzo proszę, jeżeli są takie sprawy, o zabieranie głosu w tym temacie. Bardzo proszę. Nie będziemy nic słyszeli tutaj właśnie teraz. Że uchwała została podjęta. Dwanaście za, jeden przeciw, jeden wstrzymujący.
Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Mamy problemy techniczne. My Państwa prawie w ogóle nie słyszymy. Nie chciałbym tutaj przerywać nikomu w pół zdania. Cały czas, tak? Tak. Do pana Edwarda. Dla Józia nie dawaj wolnego. Ale ja mówię, no dobrze, tak.
głośniej nie można mieć. Słucham? Telewizora nie można głośniej nie, mieć. Też tam dawno to nie pamiętam. Na telewizora nic nie słucham. Nie, Ewa chyba coś mówi. Nie, Szanowna Rado, jeszcze raz powtarzam, mieliśmy tu bardzo słabą słyszalność Państwa w studio.
Myślę, że już chyba wszyscy zabrali głos, którzy się chcieli wypowiedzieć. Pozwólcie Państwo, że z okazji nadchodzącego wielkimi już krokami nowego roku 2021, nowy rok mamy już w czwartek, pragnę Państwu wszystkim złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, które jest teraz tak ważne w dzisiejszych czasach, szczęścia na każdy dzień. Niech nowy rok będzie korzystny zarówno pod względem prywatnym, jak i zawodowym, dając szansę na spełnienie naszych nawet najskrytszych marzeń. Życzę również wielu okazji do uśmiechu oraz spokoju ducha. Wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku 2021. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy, Szanowna Rado, wszystkie nasze dzisiejsze punkty, zamykam 29. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Dziękuję bardzo.